Cześć, witam Was serdecznie na kanale OFPC. Dzisiaj szybciutka prezentacja dwóch komputerów, dwóch różnych komputerów, które dzieli cenowo ponad 3000 zł, ale dwóch i jakże podobnych. Zapraszam na film. Moi drodzy, słuchajcie, słusznie zauważyliście, ktoś z Was napisał, że komputery, które tam były do składania przygotowane, w zasadzie wszystkie były wtedy w obudowach fraktala. Teraz to już się przemieszało, natomiast to są właśnie dwa z tych komputerów. Bardzo podobne jednostki pod względem takim idei, różne cenowo, ale też różne w specyfikacji i do różnych zastosowań. Nieco różnych zastosowań. Moi drodzy, zaczniemy od komputera, który składałem jako pierwszy. Jednostka o kilka dni wcześniej zamówiona, o dwa dni wcześniej dokładnie, zbudowana w oparciu o budowę Fractal Design Define 7 Compact. To jest ta karteczka TG. Tutaj mamy panel szklany. Ta obudowa, jak zresztą również druga obudowa, to też jest Define 7, ale nie Compact, tylko ta pełnowymiarowa wersja. Mam takie dodatkowe panele w zestawie na górę, tutaj na top. On jest bardzo łatwo wymienialny i tam jest taka siateczka, która poprawia obieg powietrza. Jeżeli ktoś chciałby kosztem kultury pracy poprawić wentylację, mam nadzieję, że dobrze docisnąłem, to ma taką możliwość w jednej, jak i w drugiej obudowie. Są firmy, które na przykład dostarczają panel boczny inny, pełny i szklany do wymiany, a tutaj mamy top. Albo pełny, jak jest w tej chwili założony na jednej, jak i na drugiej obudowie, albo taki ażurowy. Jeżeli chodzi o procesory, to w zasadzie oba komputery oparte są o procesor AMD Ryzen, natomiast tutaj w tym mniejszym mamy Ryzena 7. Jest to 3700X chłodzony chłodzeniem od Be Quiet Dark Rock 4 Pro, bo oba te zestawy miały być ciche, stąd taka też konfiguracja. Zasilacz tutaj to Supremo FM2650W, grafika GeForce od Gigabyte 2070 Super z chłodzeniem Windforce OC3X, czyli ten z trzema wentylatorami. Dysk talerzowy, słuchajcie, ja już, przepraszam, talerzowy, już się zapędziłem, już mówię to, co chciałem za chwilę powiedzieć. Dyski w jednym i w drugim mamy tylko SSD i w zasadzie w tej chwili, jeżeli budżet pozwala, to praktycznie nawet nie proponuję klientom dysków talerzowego. Te ceny poszły na tyle w dół, że jeżeli ten budżet jest 4-5 tysięcy, powiedzmy bez systemu, ze spokojem można już brać 1-terabajtowy SSD. Niekoniecznie zawsze M2, bo też nie każdemu jest on potrzebny. Może to być również dysk zwykły na SATA, ale mamy 1 terabajt SSD. A nie jakiś, na przykład, nie wiem, 250 SSD i 1-terabajtowy HDD. Więc tutaj i tutaj mamy już tylko i wyłącznie dyski SSD. Tutaj jest to dysk ADATY SX8200 Pro o pojemności właśnie 1 terabajta. Do dyspozycji procesora, bo o tym jeszcze nie mówiłem, to są 32 GB pamięci HyperX Fury. I płyta główna, bo chyba z tego zestawu tylko to zostało. Jest to płyta od Asusa TUF Gaming B550+. Jedna chyba z ciekawszych B550, ponieważ niestety te płyty z chipsetem B550 są idiotycznie wycenione. AMD popraw się, bo to jest straszne, żeby płyty z niższym chipsetem od X570 były często droższe od teoretycznie tych lepszych, tych bardziej topowych. No jest to idiotyzm. Te płyty są bardzo drogie, a akurat ta to jest jedna z ciekawszych w stosunku właśnie ceny do jakości, do tego, co oferuje. Drugi zestaw, obudowy już znacie, to jest Define, jeszcze raz przypomnę, 7, ale nie w wersji kompaktowej. Mamy tutaj również procesor AMD Ryzen, o tym też wspominałem, ale jeszcze nie mówię, co to jest za model. Jest to dokładnie 9900XT, dokładnie, słuchajcie, XT. Jedna z najnowszych konstrukcji AMD. No jestem ciekawy, co pokażą w przyszłym roku, mam nadzieję. Chłodzenie to też chłodzenie Be Quiet'a i też jest to Dark Rock 4, ale w wersji Pro, dwuwieżowe chłodzenie. Mocniejszy procesor, większa ilość wątków, większa ilość rdzeni, mamy też i lepsze chłodzenie. O dysku też wspominałem, że tu też jest tylko SSD, ale tu już jest dysk Samsunga 970 Evo, też o pojemności 1 TB. Pamięci też mamy 32 GB, też są to HyperX Fury. I tak samo po 3000 MHz taktowanie w jednym, jak i w drugim zestawie. Zasilacz tu jest Be Quiet'a Dark Power Pro 11 o mocy 750W. Karta graficzna to jest 2070 w wersji Super, ale tym razem od Zotaka, a nie od Gigabyte'a.
I została nam jeszcze płyta główna. Tutaj to jest konstrukcja ASRocka, też B550, ale Extreme 4. Droższa konstrukcja, już tutaj od właśnie tej wcześniejszej płyty Asusa, ale też nieco mocniejsza sekcja tutaj przede wszystkim zasilania procesora, stąd wybór na taką, a nie inną płytę. Zastanawiałem się jeszcze na X570, natomiast tutaj szczerze mówiąc raczej zadecydowały kwestie ogólne właściwości płyty niż na przykład możliwości samego jakiegoś tam może ciut lepszego OC na płycie. I jeszcze jedna informacja. W przypadku tego zestawu nie ma zamówionego systemu. Tutaj jest system operacyjny. Jest ciut ponad 5. Nie, tutaj mamy wersję Pro. Tu mamy wersję Pro, tu jest wypas. Tu jest wersja Pro 10. No i to już jest wydatek dość solidny, bo to jest nieco ponad 700 zł na sam system operacyjny. Tak wyglądają specyfikacje obu komputerów. Testów dzisiaj nie będzie. My musimy szybko te komputery spakować i wysłać. Jeszcze tylko porobię kilka przebitek. Oczywiście linki do pełnej specyfikacji macie w opisie tego filmu. I napiszcie mi, który byście wybrali dla siebie. Do czego i dlaczego akurat ten. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.